Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku teleturniej idź na całość, a ściślej rzecz ujmując, motyw koloru niebieskiego w tym teleturnieju. Jako że mamy odcinek okrągły, tak więc dzisiaj właśnie odcinek tak zwany kolorowy. I dzisiaj przybliżam wam właśnie kolor, przykłady użycia koloru niebieskiego w teleturnieju idź na całość. Nie tylko w Polsce, ale również w dwóch innych krajach. Zaczynając od samego studia, gdyż w czasach Zygmunta Heizera z Krzysztofa Tyńca pewne elementy scenografii od strony publiczności były kolorze niebieskim. Takie jak na przykład wejście, te przerwy między tymi, na przykład jak widzicie tutaj mamy takie coś stylizowane tło na rzymskie koloseum. To te przerwy były właśnie w kolorze niebieskim z tymi lampkami takimi stylizowanymi na gwiazdki. To jest oczywiście wszystko przywiezione z Niemiec. No ale generalnie no wiadomo, że Niemcy używali tej wersji niebieskiej, ale też dwóch innych wersji kolorowych, ale tym się zajmiemy przy okazji innych kolorów w tym teleturnieju. No a poza właśnie tymi elementami scenografii od strony publiczności, także podłogą, która jak widzicie również jest w kolorze niebieskim, była w kolorze niebieskim, mieliśmy również niebieską bramkę numer 3. W epoce Krzysztofa Tyńca, lata 2000-2001, właśnie trójka była w kolorze niebieskim. Obecnie w amerykańskim oryginale, czyli Let's Make a Deal, cała scenografia jest niebieska praktycznie, jak widzicie. I bramki, i widownia, i wszystkie elementy, i logo, i tło, wszystko obecnie, cały ten teleturniej Let's Make a Deal obecnie na antenie CBS jest w kolorze niebieskim. I w tych barwach niebieskich również powstały te nowe wersje portugalska, węgierska oraz grecka. I chyba jeszcze jakaś inna, ale w tej chwili nie pamiętam jaka. No i lecimy dalej. Wracamy do Polski. Oczywiście w międzyczasie również było mnóstwo innych elementów używanych do różnych gier. I tak na przykład jak ten czajnik. Niektóre były w kolorze niebieskim. To ja mam akurat przykład czajnika, no ale były też inne niebieskie elementy, których tutaj akurat nie umieściłem. Może umieszczę w kolejnym odcinku, jeżeli nazbieram wystarczająco dużo przykładów użycia koloru niebieskiego widzi na całość. Lecimy dalej i to jest ciekawostka, ponieważ to są Niemcy, Gay Ausgance, sezon 96-97. W roku 96 Jörg Dreger odchodzi z tego teleturnieju. Na jego miejsce wchodzi inny prezenter, nie pamiętam teraz nazwiska, no ale jak sobie przypomnę to wam, no dobra, nieważne jak się nazywał, w każdym razie zmieniła się delikatnie scenografia, a ściślej rzecz ujmując bramki. Do momentu, kiedy gospodarzem był Jörg Dreger, bramki były jedynka czerwona, dwójka żółta, trójka zielona, czyli tak jak u nas, w naszej wersji. Po odejściu Dregera i wejściu nowego prezentera, na jeden sezon, ostatni, jak się okazało później na antenie Sadańs, 96-97, wszystkie te trzy bramki stały się niebieskie, tak jak widzicie na załączonych obrazkach. Taka ciekawostka. To było lata 96-97 w Gay Ausgance, ostatni sezon na Sadańs. Przed rokiem 2021 oczywiście. No i ciekawostka jeszcze jedna. Lecimy dalej. Właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Lata 84-86. The All New Let's Make a Deal. Mamy elementy scenografii różnokolorowe, jak widzicie były również elementy niebieskie, no a także bramka numer 3 w finale i też w regularnej grze miała niebieskie elementy. Była taka niebiesko-zielona, ale to środkowe koło było niebieskie, te trzy środkowe okręgi były niebieskie. No dobrze, no i to wszystko jak na razie, jeśli chodzi o kolor niebieski w teleturnieju idź na całość. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.